wyjątkowo, to może nie powiedziałabym. Przyszłam, ponieważ generalnie interesuję się filmem, zwłaszcza polskim. Jestem studentką dziennikarstwa i chciałam właśnie pisać pracę licencjacką teraz na temat szumu wokół filmów w Polsce. Przyszłam zobaczyć, czy jest w ogóle o co robić szum. Na razie jestem świeżo po filmie, więc trudno mi się wypowiedzieć. Może widziałam, że było bardzo dużo starszych ludzi na tym filmie. Może oni mają jakieś inne podejście do tego tematu. Ja to traktuję zupełnie chyba z innej strony, bo urodziłam się daleko po wojnie, więc bardziej, że tak powiem, na luzie to traktuję i ja nie widzę w ogóle problemu. Nie wiem, czy to dobre słowo odrodzenie, bo ja myślę, że ona istnieje. Chociaż nie spotyka się jej tak na co dzień, tak jak przed wojną, z wiadomych względów. Już samo to, że istnieją synagogi, to świadczy o tym, że ta społeczność istnieje. I że istnieją zadbane cmentarze żydowskie, tak jak tutaj w Warszawie. Nie wiem, jak w innych miejscach, bo aż tak tego nie śledzę. Także no, moim zdaniem ta społeczność jest. Może nie jest tak bardzo widoczna, nie są to tak duże skupiska tych mieszkańców. Może po prostu my jako Polacy nie zdajemy sobie sprawy, że istnieją między nami Żydzi również, że mieszkają.